No i trochę jestem robotem. Biorąc pod uwagę moje przygotowania kilkumiesięczne, w Belgradzie tego czasu nie było za dużo, to o dziwo towarzyszył mi duży spokój i ekscytacja tym startem. Mistrzostwa Polski były takim przystankiem i teraz mieliśmy taki czas na odmóżdżanie się od tych startów. Tylko trenowaliśmy i jakby jestem gotowa już rywalizować w Ameryce z dziewczynami. Moim odmóżdżaniem, oprócz tego, że prowadzę social media, to jest taki mój czas, kiedy nie myślę o tym sporcie, bo coś tam gdzieś tylko śledzę czy wstawiam. No to chyba tylko jest ta książka, bo tak naprawdę wiele czasu już mi nie zostało. Do Paryża jednak ten plan treningowy jest tak skonstruowany, że jest tylko sport, sport, jeszcze raz sport. Ale odmóżdżenie to też mam na myśli to, że już nie są starty i nie towarzyszą mi takie emocje, które troszeczkę mnie stresują, tylko taka czysta przyjemność z tego, że się męczę, pocę, wylewam całe siły swoje na tartanie i w hali. Dużo osób mnie bardzo pyta, mówi, Boże, ty nie jesteś człowiekiem i faktycznie nie stosuję żadnych wyjątkowych metod regeneracji, a mój organizm szybko sobie radzi z tym wgruszaniem tego zmęczenia. No przede wszystkim u mnie to jest sen i ja czerpię ogromną radość i przyjemność z tych ciężkich treningów. Dla mnie one są jakby każdym wyzwaniem, więc dzisiaj przyszłam na trening, jakby wczorajszego treningu nie było. Wszyscy mieli tacy zdziwienie, ale dobra, dzisiaj robimy dwa ciężkie. Trener mówi, a Danie, no pierwszy jest trochę lżejszy. Ja mówię, co? Wyjdę do pokoju, nie ma sensu. Ale tak, ja bardzo lubię ciężko trenować. Jestem też chyba typem, który z ciężkiego treningu startuje bardzo dobrze. Są osoby, które potrzebują świeżości. U mnie nie jest to konieczne, ale im większa jest świeżość, tym są jeszcze wyższe dyspozycje. No, trochę jestem robotem. Obawiam się tylko, że za parę lat, kiedy będę chciała osiągać jeszcze dużo lepsze rezultaty, to zabraknie mi po prostu czasu na trening, bo podejrzewam, że skoro teraz trenuję tak i trzeba będzie jeszcze ciężej, no to nie wiem, gdzie jakby upchnąć te powtórzenia, ale to wydaje mi się, że to z czasem po prostu będziemy w stanie dokładać do swojej masy ciała jakieś kamizelki i po prostu w ten sposób będziemy mogli wykonać tą samą pracę, ale z jakimś dodatkowym obciążeniem i tyle. No. Nie wizualizuję sobie medalu, ale wiem, że jestem gotowa na poprawę rekordu Polski, co we wcześniejszych latach dawało takie pozycje w top 5, top 6 mistrzostw świata. Co prawda ja zawsze myślę i podchodzę do każdej imprezy tak, że chcę ją wygrać, ale nie narzucam też sobie jakby takiej presji, bo dużo osób sobie narzuca, jeżeli chce zdobyć medal, to się stresuje i deprymuje tym, a ja po prostu chcę w każdej konkurencji zrobić swoje i wtedy podejrzewam, że scenariusz może być podobny do tego scenariusza z Belgradu. Teraz podpowiem lekko, że podejrzewam, jak Holendrzy robią i u nich wszystko liczy się na dwa powtórzenia, inaczej nie ma rekordu życiowego. Więc na ten moment atakuję 8 punktów. Jaka dyscyplina? Jaka powtórzenia? Powtórzę tak. Ja chyba tak po obejrzeniu twojego filmiku z Pią, mówię, ja mam tak samo, nie ciągnie mnie. Są pewne miejsca, które bym chciała zobaczyć, no Statuę Wolności, Nowy Jork, takie rzeczy właśnie. Wydaje mi się, że po prostu każdy powinien, tak żeby rozmaicić sobie życie, ale nie ciągnie mnie.
Ostatnio nawet w mojej grupie treningowej rozmawialiśmy o tym, czy jest możliwość powrotu szybciej, bo nie chcę tam siedzieć 10 dni, a każdy mówi, że jesteś nienormalna. Możesz 10 dni w Stanach po starcie siedzieć, to możesz totalnie odpoczywać i tylko potem trochę potrenować do Monachium. Ale nie, ja bym chyba chciała wrócić, bo wydaje mi się, że na Stany przyjdzie czas za parę lat, żeby sobie po prostu zwiedzić, zobaczyć to, co chcę. A teraz traktuję to po prostu jak zwykły start, gdziekolwiek by on nie był, no i jadę tam zrobić swoje. Niektórzy noszą małe bidony, ja noszę takie. Skręćmy ludzi, że to jest bidon. Proszę, tak na treningu mnie pytały sprinterki. A to ty już na treningu.